Wiecie, ostatnio tak sobie rozważałem prześladowany Kościół. Które o czym nie chcę mówić, ale muszę to najpierw powiedzieć. I mówię, czemu oni byli prześladowani? I prosta informacja do mnie dotarła. Dlatego, że tak żyli. Dlatego, że uwolnili taki potencjał życia w Chrystusie. Nie byli prześladowani dlatego, że akurat w takim czasie żyli, że wtedy diabeł miał jakieś takie większe, wiecie, mózgu, więcej testosteronu, a teraz z biegiem czasu się zestarzał, osłabł, testosteron mu spadł i mniej w ogóle atakuje Kościół. Nie. Kościół był prześladowany, rozumiecie? Dlatego, że uwolnił taki potencjał życia w Chrystusie. Ich życie było spójne z tym, jak wierzyli. Bardzo to mnie rozciągnęło. Bardzo to mnie rozciągnęło. Czyli prześladowanie jest wtedy, kiedy nasze życie uwalnia 100% życia Chrystusa. Tak jak żył Chrystus, tak mamy żyć i my. Dużo słowa dzisiaj będziemy uwalniać. Też mam słowo, o którym chciałabym się podzielić, zanim gdyby będę do was głosiła to poselstwo, o którym chcę ogłosić. Troszkę już powiedziałam dzisiaj na uwielbieniu. Ci, którzy śledzicie moją stronę Perspektywy Proroczą, to na pewno to czytaliście. Wierzę, że żyjemy w takich czasach, że największej mobilizacji duchowej dla mnie, kiedy ja obserwuję Kościół i w ogóle, wiecie, ogólnie Kościół Jezusa Chrystusa, nie tylko i wyłącznie naszą wspólnotę, naszą federację i tak dalej, ale w ogóle Kościół, to widzę, że jest to największa mobilizacja duchowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek była taka mobilizacja duchowa. To jest w ogóle przedziwne, że dzieją się już rzeczy takie w ogóle, o jakich mówił Jezus. Prześladowania, wojny, trzęsienia ziemi, głód, brat wydaje brata. Wiecie, o co chodzi? I w tym czasie Kościół się mobilizuje. Czyli jest ekspansja w ogóle ludzi. Ludzi, którzy odbierają od Boga swoje powołanie, wchodzą w ogóle w swoje służby i zaczynają usługiwać. Czyli ja w ogóle wierzę w to, że też my, jako wspólnota, podniesiemy się bardzo wysoko. Podniesiemy się bardzo wysoko w usługiwaniu w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne, żeby wszystkie te usługi, które są w Kościele, one odbywały się w Duchu Świętym. Ważną jest też rzeczą, aby każda osoba we wspólnocie, powiedzmy teraz naszej, myślała w kategoriach pomnożenia i wzrostu. Jeśli jesteś osobą posłaną, a każdy jest posłany. Nie każdy, powiedzmy, odebrał od Boga apostolstwo, ale każdy jest posłany do tego, żeby na przykład przyprowadzać ludzi do Jezusa. I ważne jest, aby myśleć w kategoriach pomnożenia i wzrostu. Żeby nie zostawać tylko, wiecie, na tej mizerocie, że mamy jakąś tam mizerotkę, tak, i na tym w ogóle pozostajemy. Nie. Bóg chce się odkrywać dalej. On chce nam pokazywać więcej i chce się odkrywać dalej. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie wielkich służb, ale każdy wierzący powinien ujrzeć siebie i zobaczyć siebie w armii Boga. Każdy wierzący. Nie ma lepszych i gorszych. I ten temat pomnożenia i wzrostu nie jest tylko i wyłącznie dla służb dużych, tylko dla każdej osoby. Jeśli nie widzisz się w Kościele, jeśli nie widzisz się w armii Pana, to przyjdź w ogóle dzisiaj z tym tematem. Powiedz, chcę się zobaczyć. Chcę się zobaczyć. Niezależnie kim tam mam być, to chcę się tam zobaczyć i chcę widzieć, tak, w kategoriach pomnożenia i wzrostu. I ja wierzę w to osobiście. To jest też to, o co się modliliśmy. Że jeśli każda osoba zajmie swoje stanowisko, swoje miejsce, to będzie tak, jak prorokował Joel. Będziemy wyposażeni, tak, do tego, aby wykonać konkretne zadanie. Popatrzcie, ta wspólnota ma swoje cele. I abyśmy my zrealizowali swoje cele, to bardzo ważne, aby się każda osoba obejrzała, jakie jest moje stanowisko w armii Pana. Jaka jest moja rola w armii Pana. I jakkolwiek się odczytam, będę myślał w kategoriach wzrostu i czego? I pomnożenia. I wierzę, że wykonamy konkretne zadanie. Amen? Amen.
I nie przyglądaj się z perspektywy globalnego w ogóle Kościoła, tylko przyglądaj się z perspektywy tego, gdzie ty jesteś. Bo to jest bardzo łatwo się tam obejrzeć, wiecie, i porównać z globalnym w ogóle Kościołem. Ale my nie mamy wpływu na globalny Kościół. Wiecie, ja w ogóle czerpię z globalnego Kościoła, umiem sobie coś dla siebie wziąć, coś dobrego, zbudować swoje życie i tak dalej. Jednocześnie Bóg postawił moje życie tutaj. Jestem częścią tej wspólnoty. Jestem zasilającym się stawem z wami wszystkimi. Więc ja muszę się odnaleźć w tej wspólnocie i myśleć też w kategoriach wzrostu i pomnożenia. Tak jak silna jednostka, tak silny Kościół. Tak jak silna jednostka, tak silny Kościół. Nie zapominajmy o tym. To są bardzo istotne rzeczy. My je co jakiś czas powtarzamy i co jakiś czas przypominamy tak zwane hasła źródła, które muszą być dla nas takie w ogóle bardzo ważne i autorytatywne. Tak jak silna jednostka, tak silny Kościół. Wszystko inne to jest, wiecie, religia. I jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Żebyśmy mieli oczy otwarte szeroko i uszy również, aby nas nie zmiotła religia. Religia to nie jest tylko to, że my jesteśmy Kościół Mocy, a ktoś jest w Kościele Zielonoświątkowym i my mówimy, oni są religijni. To nie tak. Religia może też dotykać nas. Religia poprzez właśnie brak zmienionego umysłu, tak, może dotykać również naszych serc. Nigdy nie pozwólmy, aby w tej wspólnocie i w waszych poszczególnych służbach nie było przerostu formy nad treścią. Bo to jest właśnie religia. To jest religia, która niestety, ale w subtelny sposób przychodzi. Przerost formy nad treścią. Reklama taka, tak, a treści tyle, co obgryziony paznokieć. I to jeszcze nędznej. My w takim kierunku nie idziemy. Dlatego bardzo ważne jest to, co mówiliśmy dzisiaj, zmiana naszego myślenia. Bez zmiany myślenia uważam, że ludzie nie są w stanie rozpoznać religii, humanizmu i duchów zwodniczych. Przecież wszystkie przebudzenia, które zostały w ogóle zatrzymane, z jakiego powodu zostały zatrzymane? Bo ludzie nie chcieli dalej zmieniać swojego myślenia. Nie chcieli się poszerzać. Nie myśleli w kategoriach wzrostu i pomnożenia. Tak? I utknęli w ogóle w jakimś miejscu. Przyjaciele, chcę